Otrzymał pan dzisiaj sporo pochwał. Z drugiej jednak strony żółta kartka należy się panu przede wszystkim za realizację budżetu obywatelskiego. Pytanie jest takie, kiedy poznamy ostatecznie wyniki? Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to te wnioski, które wpłynęły ze strony radnych, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będzie udzielona odpowiedź na te wnioski. To znaczy będzie jeszcze raz liczona frekwencja? Przeanalizujemy sprawę i odpowiemy radnym na te wnioski, które do nas skierowali. Czy w przyszłości będą jakieś prace szczegółowe, jeżeli chodzi o regulamin, bo jest sporo zastrzeżeń, trzeba dopracować pewne rzeczy, widełki. Jaka ma być frekwencja, jaka kwota przeznaczona na poszczególne projekty? W tym roku trzeba jasno powiedzieć, że zasady budżetu obywatelskiego są przyjmowane uchwałą Rady Miasta. W tym roku wszystkie wnioski, które były od radnych zgłoszone do regulaminu, zostały przez urząd przyjęte i zaakceptowane. Jeśli będą kolejne racjonalne wnioski, to one do kolejnego budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostaną wprowadzone. Padł postulat związany z tym, żeby budżet obywatelski w 2018 roku przeprowadzić szybciej, to znaczy, żeby sama procedura zgłaszania projektów, weryfikacji i głosowania odbywała się wcześniej. To jest postulat, myślę, bardzo dobry i on zostanie zrealizowany. Jest szansa, że w przyszłym roku budżet obywatelski, projekty będą zgłaszali mieszkańcy, nie radni? To jest pytanie do radnych przede wszystkim, a nie do prezydenta. Jeśli radni wyłączą sami siebie z możliwości zgłaszania projektów, to tak też będzie. Więc to nie jest uzależnione od prezydenta miasta. Dlaczego sam regulamin nie podlega konsultacjom społecznym? Każdy może zgłaszać wnioski związane z budżetem obywatelskim. Jest chociażby on opiniowany przez Ciechanowską Radę Pożytku Publicznego, która jest złożona z organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o wnioski ze strony mieszkańców, jak najbardziej to jest możliwe, żeby takie wnioski do kolejnej edycji, do regulaminu zgłaszać.